Chciałabym tu przedstawić panią Agnieszkę, która jest naszą stażystką, będzie przez rok z nami współpracować, a dzisiaj poprowadzi kilka konkursów przygotowanych przez nią właśnie w czasie tego naszego spotkania. Walentynkowego. To zapraszam panią. Jest bardzo dużo różnych legend o świętym Walentym. Czy może znacie jakąś legendę o nim? że się zakochał w niepełnosprawnej rodzicinie. Tak. Brawo. Dlatego, że był duchownym. Mieszkał w Cesarstwie Rzymskim, gdzie cesarz nie pozwalał młodym żołnierzom brać ślubu. I święty Walenty się z tym nie zgadzał i ślubów udzielał, przez co został wtrącony do więzienia. I tam właśnie poznał tą dziewczynę. Chyba niewidomą, tak? Czy niewidomą. No i legenda głosi, że podobno dziewczyna odzyskała wzrok. No ale cesarz był niezadowolony. No i właśnie spotkała go niestety egzekucja i podobno 14 lutego stąd właśnie całe święto. I jakie macie skojarzenia z walentynkami? Ja była Julia. Super. Mi się kojarzy, bo to walentynki to dla tych takich napadaczy, to powiedzmy. Podobno tak, zajmował się też święty Walenty, dlatego że z wykształcenia był podobno lekarzem. Jakieś jeszcze? Inne lektury, takie polonistyczne, związane Izolda. I Tristan. I Tristan, tak. A może filmy jakieś, bajki? Jakieś bajki? Myślę. Na przykład Zakochany Kundel. No jest Zakochany. A to nie znam. Nie słyszałam, ale... Mi się najbardziej z walentynkami kojarzą kartki walentynkowe. I dlatego też dla każdego mam serduszko, na którym prosiłabym, żeby każdy napisał swoje imię i oddał kartkę osobie siedzącej obok. I na tej kartce dla każdego miło by było, żeby napisać jakieś miłe słowa. I kiedy kartka wróci do nas, będziemy mieć pamiątkową walentynkę z samymi miłymi słowami. Mam różne kolory, więc można sobie wybrać. Co? No tak, bo się kojarzy z miłością. Nie ma zielonego. Tak? Z niewymuszonym poczuciem humoru, każdego dnia wiele radości, dużo uśmiechu, jesteś super, dużo marzeń, jest bardzo miłym kolegą, spokojnym, fajnie się z nim bawi, fajnie się chodzi na pizzę, jesteś fajnym kolegą. To ja pisałem. I to wszystko. Jesteś super naturalny, nie stawiający się, był na siłę fajny, tylko jest fajny. Radosny, uprzejmy, dobre maniery, miłości, uśmiechu, konkretny, artystyczna dusza, uśmiechnięty, wesoły, ciekawy. Bardzo wesoło jest mi przy tobie, konkretny i uczynny, fajny kolega, przyjemny w obyciu. Ja jeszcze dużo uśmiechu miałem, nie wiem czy to czytane. Konkurs, który wiąże się z określeniami miłosnymi, z sercami, z miłością. Będzie kilka pytań. Kto zdobędzie najwięcej punktów? Mam takie malutkie upominki walentynkowe. I pierwsze pytanie jest takie. Co to znaczy chwycić kogoś za serce? Czyli zaczarować. Ująć kogoś, tak. O, właśnie, dobrze. To mamy. Brawo! Przemek trzeci. Następny pytanie jest serce się kraje. Co to znaczy? Czyli serce się kraje.
zobaczy serce. Brawo, jeden punkt. Coś komuś leży na sercu. Ma jakiś problem, jakiś problem, sercowy. Problem, tak. Dobrze. Być człowiekiem wielkiego serca. To jest Mariuszka. To za to już jeden punkt. To my dwie, bo ja powiedziałam, a na ją wskazała. To jeden punkt. No. Kim byście chcieli? Czy ja mogę sobie wziąć partnera? To ja sobie partner. Nie chcę partnera, nie, bo ja tak już takiej inklinacji już nie mam. To ja eliksiru. Proszę no, ja piszę. Kolega grupa uważa, co powinno być w prawdziwej miłości. Kolega co jest najważniejsze. Kolega długopis. A ja mam. Są długopis. Mamy długopis. Może na czerwone, czy jest chłopaki. To jest ja może... Ty? Dobra. Kto to pisze? Ta pani będzie podsłuchiwać. A później eliksir trzeba narysować mu buteleczkę, w jakiej on ma być w buteleczce i jaki będzie kolega miał kolor poddany tych wszystkich składników. Mówiłam, że taka butla będzie. Kupia 100 litrów promieni słonecznych, 100 litrów błękitu nieba. Teraz kolega dalej, przepraszam. No czytaj Przemek. 100 litrów brysy, 100 litrów wody, 100 litrów odwagi do miłości, 100 litrów czekolady, 100 litrów marzeń do zrealizowania. I jak narysowane jest, opisujemy, tak? Tak. Jest duża butla w kształcie czego, chłopaki? Serca. Podstawą jest co? Miłość. Tu jest pszczółka, jakby ktoś chciał. Pszczółka lata. Jest taka piosenka. Ty nagrywasz? Cicho, ciemna. Słoneczko, bo było, tak? Usta. Tu jest błękit nieba, tu jest czekolada, tu jest bryza i woda, a tu są skrzydełka do marzeń. A znak zapytania, to Przemek był do kogo? Jaka dziewczyna to weźmie, nie? No. Ja myślę, że z takim przepisem to chyba by każda chciała. Dobra, brawo! Mam wypisane uczucia negatywne. I chciałabym od Was usłyszeć po dwie propozycje do każdego tego złego uczucia, co trzeba by było zrobić, żeby je poprawić na optymistyczne. I pierwsze z nich to zamienić na dobre. Pierwsze z nich to strach. No to wypisz eliksir miłość. Bardzo dobrze, bardzo brawo. Pani prezes, oczywiście. Odwarty. A to jeszcze uczyli, którzy przezwyciężą te negatywne, tak? Tak. Strach. To co, Przemek, co trzeba mieć? Odwagę, no. Drugie to jest rozczarowanie. Zaczarowanie! Co to znaczy rozczarowanie? No zobacz, jak zobacz. Czy się we mnie zakochasz, ja w tobie, potem się rozczarujesz od mnie. Jak się zawiedziesz, Robert, jak się zawiedziesz na kimś, na przykład. Jak dostaniesz 5 eliksir miłości. I on nie działa. Wiesz, ja to jestem jako przykład, nie? Ale ty młody człowiek, to wszystko. Proszę, żeby były 4-6 osoby, tak? To już widzisz? No. Dobrze. 4 osoby siadają, a 4 koła niektóre. Siadajcie. Kto siada? Proszę, Przemek, siada. Tu są trzy jeszcze. Dwa. Robert siada, Łukasz siada. I 4 osoby. No, bo tutaj może nie być aż tyle, tak? Przemek, siądź sobie tutaj, czyli 3 osoby siedzą. No nie mogę pomocy prosić? Nie, ja chcę dużo. Ale no musimy niestety, musi być 6 osób. A co z tym przeliczy? Zawiązujecie sobie oczy. To ma pomoże na oczy? Ty sobie zawiązujesz i mam nadzieję, że dobrze. Proszę.
tak, żebyście mogli jak najwięcej. Bliziutko, tak? Najbliżej, im bliżej, tym lepiej. Dobrze. Tam dalej, żeby nam nie przeszkadzać. Albo kawę sobie połóż i bądź na szkole. Już wszyscy gotowi? To teraz poprosiłabym panią Mila, żeby puściła nam muzykę za dosłownie parę sekund. Ja tylko wyjaśnię, na czym sprawa polega. Tańczymy w koło, tak? Czyli poruszamy się w ten sposób. Kółko? Ja nie mogę. Utrzymywać. Kogo mnie? Tutaj, ta. Albo chyba będzie można ta, ta. Z klasą T. Aha, od, i tu będzie już muzyka jakaś? Ładnie tak, wygląda. Czyli jak ja zatrzymam muzykę... Ja się nie skończyła. Nie, na początku jest, dobra. Dobra. A to tak będę teraz. Przepraszam. Byłam taka do przodu. Jeszcze raz, tak? Tańczymy zgodnie ze wskazówkami zegara dookoła. Jak ja zatrzymam muzykę, pokazuję jakiś ruch, prawda? I wy wszyscy naśladujecie ten ruch. Dobrze? I potem, idziemy dalej. I potem idziemy dalej i znów to samo. Nie będę gasić światła, żeby było trudniej. To poruszamy się, poruszamy. Tańczymy. Tańczymy. Labada. Czy ty nagrywasz? O matko bosko! Uwaga, i teraz wszyscy ślemy sobie całusy. Dobra, trzy razy wystarczy. Dla was też.